dzień trzeci. Jesteśmy po chyba 20-kilometrowej trasie rowerami. Centralny upał, przyszliśmy o 11, to nawet 4 godziny chyba jechaliśmy, bo trochę się pogubiliśmy. No i wreszcie dojechaliśmy do Pomorie, do celu naszej podróży. Poszukujemy leczniczych błot, ale nie wiem, czy nam się to uda. Jesteśmy bardzo zmęczeni, chcemy po prostu wejść do morza. Morze jest cudowne, naprawdę fantastyczne. Widok jest niesamowity. Tam widać ogromne tankowce, port. No i to jest nasz pierwszy przystanek. Oczywiście w Pomorie kupiliśmy wspaniałe odblaski dla robotników, ale my je wykorzystamy dla rowerzystów. No upał jest niemiłosierny, naprawdę jest cudownie. No i lecimy tam na plażę, żeby się wykąpać. O tam, tu jest piękna promenada. Tutaj piękna promenada, idealna na rower. Także trasa była bardzo trudna. Jechaliśmy trasą szybkiego ruchu, gdzie nie było pobocza, naprawdę był skrawek 20 cm pobocza, więc musieliśmy jechać bardzo ostrożnie, ale było warto. No, także do zobaczenia na plaży. Promenada jest naprawdę piękna. Normalnie Miami. No. Pomorie. Pomorie jest. No. Zachwycony. Nie wiem, Stefan, my chyba z 30 km zrobiliśmy i to w taki upał. Ale powiem ci, że nie coś właśnie już tego. Ja już mnie już mnie nie pali. No ja muszę być zdjęty. Nie, ale bym się schodził, powiem ci, do morka. Tak, czernieje Marię. Ale te góry są cudowne, z nim tego nie oddam. No nie, bo to trzeba na własne oczy zobaczyć. No jest fantastyczne. No czekaj, jedź troszkę, nie hamuj tylko, bo ja nie będę miał problem. Zobacz, jaki kolor tej wody. Tutaj bierzemy kamulę. Zaraz w mur przywalimy. A. Widok jest fantastyczny. Zbliżamy się już do plaży. Tutaj widać kawałek promenady. Morze czarne, czyściutkie i góry. Góry w oddali. A tam dalej jedziemy do plaży. Cześć, dojechaliśmy na plażę w Pomorie. To jest jedna z wielu plaż, bo jak się zorientowaliśmy, jest tutaj dużo takich malutkich i kameralnych plaż. Czekamy właśnie na małże i francuskie frytki. Frytki nie, z białym serem. To są bułgarskie frytki. Z takim kozim, chyba słonim. Tak, tak, z takim pysznym białym serem. No i dostaliśmy wspaniałą lemoniadkę. Znaczy dostaliśmy, kupiliśmy, o proszę. No i wygląda to naprawdę wyśmienicie. Widok jest niesamowity. Także zjemy i idziemy się kąpać. O proszę. Która ma piękną strzechę.